łapie balans i znajduje rozwiązania. Cześć, witaj na 6. lekcji treningu Zacznij od siebie. I temat na dziś: trzymaj pion, czyli bądź jak Wańka Wstańka, taka rosyjska zabawka, która kolebie się na boki, ale bardzo trudno wytrącić ją z równowagi. Ona zawsze wraca do pionu. Samoistnie odzyskuje równowagę. Na czym polega więc jej sekret? Ona ma bardzo lekko głowę, ale mocny fundament, bazę. Gdyby była żywą istotą, to można by zinterpretować, że ma głowę lekką, bo ma lekkie, zdrowe, wspierające myśli i mocną podstawę, ugruntowanie, poczucie uziemienia, łączności z ziemią i taką wiarę w swoją wewnętrzną moc. Nawet jeśli napotka jakieś życiowe trudności, które nagną ją do ziemi, ona i tak wraca do pionu. Jeśli ją coś boli, to niezbyt długo poddaje się temu cierpieniu i łapie balans. Znajduje rozwiązania. A czy wiesz, że to, co myślimy o sobie, ma odzwierciedlenie w naszej postawie ciała? Nasze ciało mówi prawdę. Pomyśl, jak to jest u ciebie. I nie chodzi o to, żeby się tak sztucznie prostować i nadymać, bo to nie jest naturalne. Chodzi o to, żeby znaleźć taką wewnętrzną swoją moc, siłę i wartość, która powoduje, że złapiemy tą równowagę i otworzymy się do świata. A swoją drogą, to ciekawe, co myśli Wańka Wstańka o sobie. Jeśli chce Pani mieć zdrowy kręgosłup, to proszę trzymać głowę do góry. Jest nawet takie powiedzenie: hej, głowa do góry. A ja je parafrazuję i mówię: piersi do góry. Otwiera się klatka piersiowa i dzięki temu lepiej się nam oddycha. Taki swobodny, płynny rol barków w tym. I uwaga, ważne jest to, żeby w momencie, kiedy podnosimy ręce do góry, robić wdech. Chcę, żebyś ten ruch robiła po prostu świadomie. Także rozciągnij kręgosłup, trzymaj pion, rozluźnij ciało, poczuj takie wewnętrzne wibracje, uwierz w siebie, w swoją sprawczość. I zatańcz ze mną, dołącz do mnie 3 minuty tańca dziennie. I pamiętaj, atrybut kobiecości: piersi do góry. Do zobaczenia. Te mankiety w spodniach dają optyczne wrażenie takiej zgrabnej, filigranowej sylwetki. W sumie to nie dziwię się, że Wańka Wstańka trzyma pion, bo z tej pozycji świat wygląda o wiele lepiej, prawda?